Rubi, zabierasz sobie suwenira do domciu? Sprzątasz pustynię? Siemanko wszystkim, dzisiaj razem z Anastazją i Piesełkiem. Pomachajcie, Rubi! Siemano! Wybraliśmy się do jednego z takich miejsc w Łodzi, które jest warte zobaczenia podobno, tak czytałem na goglach, a mianowicie do łódzkiej żwirowni. Zobaczmy sobie, jak to wszystko wygląda. Szukając jakichś informacji dotyczących tego miejsca, tak naprawdę niewiele znalazłem. No, oprócz tego, że działają tutaj po prostu firmy, które zajmują się zbieraniem tego żwiru, tego piachu i sprzedażą. Więc tak naprawdę nie wiem, jak ten teren się ukształtował i całej jego genezy nie znam. Chyba, że ktoś zna, to w komentarzu na dole niech napisze. A my przejdziemy się dalej, tam mamy jakąś dróżkę. Przejdziemy się dalej i zobaczymy, może tam jeszcze coś ciekawego będzie. A jakbym wszedł tu? Jak się zabije, to przynajmniej będą wyświetlenia. Łyp, łyp, łyp. Łyp, łyp. Tu po prostu mamy górki, pagórki i dużo kamorów. Rubi, też wchodzisz? Za małe nóżki. Dobra, łyp, łyp, łyp. Pyk. Uciekamy. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, co tam jest. Anastazja mówi, że z tego będą jabłka. Przyjadę. Za miesiąc i zobaczę, czy będą jabłka. Jak nie? O, to mamy. Ja. Widoczek kolejny. No tu trochę stromo. O, a tu zobacz, jak tu się dobrze. Dobra, zobaczymy stąd, jak to wygląda. Dobra, niżej nie będę schodził, bo jeszcze nie wejdę. A dziewczyny zostały tam. Dobra. Namówiliście. Zejdę se niżej. Cyk, 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 pyk. I cyk. Łup, 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 łup. No ciekawe. Stas, już to mówiłem. Ogólnie spoko miejscówka, fajnie jak ktoś ma blisko, jak ktoś ma czas i chce sobie gdzieś pojechać, gdzie nie ma ludzi i spędzić spokojnie czas. Fajne miejsce na spacer, fajnie zobaczyć sobie, że coś takiego w ogóle jest, ale na raz. Nie jest to miejsce, do którego się będzie tęsknić i co tydzień będzie się chciał tutaj przyjeżdżać, ale na raz przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda i że w ogóle coś takiego jest, odhaczyć to sobie na liście i jechać. Zwiedzać sobie jakieś inne miejsca. Dobra, wracamy z tej wycieczki życia. Jak ci się podobało? Spoko. Czyli 3 na 10. Jak mówi, że jest spoko, to 3 na 10. Nie no, miejscówka spoko, tak jak mówiłem, żeby przyjechać, zobaczyć sobie raz. Pies zachwycony. Tak, pies, jak mamy pieska, to dobrze go wziąć. O, od razu jakiegoś suwenira do domu przyniesie. I tyle. Myślę, że wam pokazałem mniej więcej, jak to wygląda. Do zobaczenia w innych miejscówkach. Jak macie jakieś fajne w Łodzi bądź w województwie, które warto odwiedzić, najlepiej, żeby była jakaś przyroda, jakiś fajny krajobraz, to piszcie w komentarzach. Na razie! Nie wiem, czy ziomka widać. O! No to jak ktoś ma motura, to tu w sumie fajnie jest sobie przyjechać i sobie pośmigać. Spoko opcja.
Mam nadzieję, że go widać. No, zobaczymy, może będzie zjeżdżał. Pojechał. Ale fajnie. Pieseł.